chwała Bogu. Bóg jest dobry i to tak się bardzo dzisiaj przewijało przez całą nasz czas przed moją usługą, kochani, i cieszę się z tego, bo ta moja usługa dzisiaj będzie aby kontynuacją trochę grupki. Kochani, chciałbym mówić o dobroci Bożej. Też jestem trochę zainspirowany, zachęcony naszą ostatnią grupką. Akurat to słowo tak leżało mojej żonie na sercu. Była na jakimś takim spotkaniu dla kobiet, gdzie też jakby ten fragment tam był poruszany i była taka zachęcona do tego, aby się podzielić na grupce. Ja się trochę dołączałem, reszta grupy też. I muszę wam powiedzieć, że jest to coś takiego bardzo ważnego, co mi leży na sercu, aby też zastanowić się nad tym, czym jest dobroć Boża i w ogóle dobro. Tak krótkich, jakichś takich wersetach. Wiecie, dzisiaj czytaliśmy psalm setny, pastor czytał, werset, który mówił o dobroci Bożej. Ja chciałbym przeczytać z psalmu 145, z 7 wersetu. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Kochanie, to, co dzisiaj też wyrażaliśmy w modlitwach, mówiliśmy, gdzieś tam się przewijało, dziękowaliśmy Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę w naszym życiu. I to jest takie ważne, żeby nie zapominać tej dobroci, która nam się została okazana przez Jezusie Chrystusie w tym, co otrzymujemy każdego dnia. I chcę wam powiedzieć, że tak kiedy się zastanawialiśmy na grupce, a ja później nad tym, jak tak zdefiniować dobroć Boga, wypisałem sobie taki krótki fragment z takiej książki Aidena Tozera. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem to nazwisko dokładnie. To jest Poznanie Świętego. I tu jest napisane coś takiego. Dobroć Boga jest tym, co skłania Go do łaskawości, serdeczności, życzliwości i bezinteresowności wobec ludzi. Bóg ma czułe serce i zdolność współodczuwania, przez co wobec wszystkich istot ludzkich jest zawsze otwarty, szczery i przyjazny. Z natury swej skłonny jest do obdarowywania i radowania się szczęściem swojego ludu. Każda strona Biblii głosi pochwałę dobroci Bożej, którą należy uznać za podstawę wiary. Dobroć stoi za wszystkimi błogosławieństwami, jakimi Bóg nas obdarza. Dobroć jest jednym z atrybutów Boga, ponieważ Bóg się nie zmienia. Niezmienna jest też Jego czuła troska, jaką nas otacza. Bóg jest bezstronny, działa nie licząc na żadne korzyści. Jego słońce świeci zarówno dla złego, jak i dobrego. Jego deszcz pada na sprawiedliwego i na niesprawiedliwego. Przyczyna Jego dobra leży w Nim samym. Kochani, kiedy nad tym myślałem, tak stwierdziłem, faktycznie, Bóg jest taki niesamowity, dobry. Ja często w swoim życiu, już mi to tak powszednieje, że ta Boża dobroć względem mojego życia gdzieś tam staje się dla mnie taka codzienna. Wiecie, ale kiedy się nad tym zastanawialiśmy, czy na grupce, bo tak na nowo to w moim życiu zostało odświeżone. Nawet ostatnią pieśń, którą śpiewaliśmy, był też taki fragment, że będę śpiewał o dobroci Pana. Wiecie, moje serce jest takie poruszone. Kiedy czytałem te fragmenty, kiedy przygotowałem się do tej usługi, to wiele takich różnych pieśni właśnie o dobroci Bożej się przez moje serce przewijało. I chciałbym powiedzieć, że to, że ta dobroć jest taka, przewija się przez całe Słowo Boże, tak najpełniej objawiła się w Jezusie Chrystusie. I chciałbym przeczytać taki fragment, który mnie tak trochę tak zainspirował. To jest Rzymian, 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Kochani, popatrzyłem w takim aspekcie też na tą dobroć Bożą w aspekcie upamiętania. Często o tym jakoś może tak zapominałem, że to ta dobroć Boża przyciągła mnie do krzyża. Wiecie, kiedy słyszałem Boże Słowo, kiedy słyszałem świadectwa o Bożej miłości, kiedy czytałem sam Słowo Boże, Duch Święty zaczął dotykać mojego serca. Wiecie, i ta dobroć Boża, ta Jego miłość, dzieło krzyża przyciągnęło mnie do upamiętania, kiedy zobaczyłem swój grzech, ale też mogłem pokutować ze swojego grzechu, kiedy mogłem oddać swoje życie Jezusowi. Ja myślę, że większość z nas coś takiego doświadczyła.
I chcę przez to też powiedzieć, tak zwrócić, zaakcentować przez ten fragment coś takiego, że bez pokuty, bez tego upamiętania, bez tego doprowadzenia do pokuty, to nawrócenie nie wiem, czy do końca jest takie właściwe. Wiecie, kiedy jest szczere upamiętanie, kiedy Duch Święty do nas mówi i zachęca nas do upamiętania, kiedy pokazuje nasz stan, to wtedy, kiedy pokutujemy, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to wtedy następuje też przemiana, metanoia w naszym życiu, kiedy następuje zmiana myślenia, odwrócenie się od starego życia. I kiedy nad tym myślałem, to stwierdziłem, że tak bardzo jest to ważne w naszym życiu, żeby ta pokuta, to upamiętanie było w życiu człowieka wierzącego, było czymś takim, tym właściwym startem. I chciałbym właśnie podkreślić to, co, o czym może jakoś tak często nie widziałem tego wersetu, że dobroć Boża do upamiętania mnie prowadzi. Wiecie, i kiedy tak myślałem o tej dobroci Bożej, to tak pomyślałem, że ona jest jak słońce. Słyszałem też chyba gdzieś taki przykład, że ta dobroć Boża jest jak słońce. I słońce może topić, może ogrzewać, może powodować to, że moje serce jest skruszone i zbliża się do Niego. Ale gdy serce nie odpowiada na Bożą dobroć i miłość, to to serce może się stać takie zatwardziałe. Kiedy to jest taki proces, że Bóg do mnie mówi, a moje serce jest zatwardziałe, nie odpowiadam na Jego wezwania, to może się stać, że to serce się takie stanie zatwardziałe. I to mówią dalsze wersety o tym. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Kochani, popatrzyłem też z innej strony, nie tylko wtedy, kiedy przychodziłem pod krzyż, kiedy oddawałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale tak często jest, że Bóg przez swoje słowo pokazuje mi grzech w moim życiu, coś, co jest niewłaściwe w moim życiu, kieruje słowa może zachęty przez innych, słowa napomnienia, a ja dalej w tym trwam. Kochani, nie może tak być. Ja chcę, aby Duch Święty, kiedy mówi do mnie, kiedy mówi do mnie przez swoje słowo, kiedy ta dobroć Boża objawia się również w tym, że pokazuje mi mój grzech, mój stan, jako człowiekowi wierzącemu, ja mam odpowiedzieć na Jego wezwanie, mam odpowiedzieć na Jego słowo. I kochani, wtedy Bóg może zmieniać moje życie, ta dobroć Boża może się objawiać w moim życiu obficie. Wiecie, nie chciałbym czytać może całego fragmentu, bo jest taki fajny fragment, który mówi o weselu w Kanie Galilejskiej. I znamy to wszystko, to jest Ewangelii Jana, na przykład w drugim rozdziale, gdzie Maria zatroskano o młodą parę, kiedy brakło wina. No, była to taka sytuacja bardzo przykra dla młodej pary, dla całej rodziny, bo brakło wina. I wtedy Pan Jezus objawił swoją dobroć w tym, że przemienił wodę w wino. Ale w tej przemianie objawiła się Jego taka dobroć, ale ona była w taki dobry sposób zrobiona, w taki niesamowity sposób, bo to się zdarzyło w takim, było 6 stągwi i to wszystko zostało zamienione, ta woda, która była w tych stągwiach, na wino i to wino najlepszej jakości, dobrej jakości. To, na co zwrócił też gospodarz wesela uwagę. Kiedy już to wesele aby się kończyło, to wtedy to wino było podane, to najlepsze. I kochani, chcę wam powiedzieć to, że Bóg swojej dobroci daje nam też ponad miarę i daje nam to, co najlepsze. Na tym przykładzie. Nie wiem, czy dla was ten przykład jest taki, czy umiałem to tak powiedzieć, ale ja to tak odebrałem, że kiedy Bóg w swojej dobroci przychodzi do nas i to On daje nam rzeczy najlepsze, najlepszej jakości i w takiej dużej ilości. Wiecie, świat ma dla nas, dla ludzi w ogóle, taką bogatą ofertę do zaoferowania. Jest wiele atrakcyjnych rzeczy.
Wiecie, ale to, co Kościół może zaoferować innym światu, to jest właśnie Boża dobroć, Boża miłość. I tym się możemy dzielić, to jest najlepszą rzeczą, z którą możemy się dzielić. Wiecie, kiedy jestem obdarowany, kiedy Bóg mi dał tak wiele, to też mogę hojnie dzielić się z innymi. I do tego Bóg mnie zachęca. Wiecie, kiedy myśleliśmy nad tym i może teraz zastanówmy się, niech każdy z nas się zastanowi, czy dostrzegam w swoim życiu tę dobroć Bożą, w takich nawet drobnych rzeczach, czy oprócz tego najważniejszego, że mam zbawienie, że mam społeczność z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym, z Ojcem, to czy dostrzegam tą Bożą dobroć w swoim życiu, w takich drobnych rzeczach nawet. Czy dostrzegam to i doceniam to, że mam pracę, że Bóg daje mi siły, zdrowie, być może nie jeszcze tak, jakbym chciał, że jest ze mną w doświadczeniach, w trudnościach, w dolinie cienia, kiedy przechodzę przez jakieś problemy, że On jest ze mną i darzy mnie błogosławieństwem, powodzeniem i zachęca mnie. Wiecie, kiedy wczoraj jeszcze tak wieczorem myślałem nad tym, jak to powiedzieć, puściłem sobie tam, przypomniała mi się pieśń taka, którą śpiewa Bogdan Bieczyrak. I tu jest tak wypisane tylko takie dwie linijki. Znacie tę pieśń. Ogłaszać chcę Twą dobroć i łaskę, miłość, co wciąż dajesz mi. I refren. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat, Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Twa dobroć, Panie, pokoju źródłem jest, oczyszcza z nieprawości mnie, nowe życie dajesz swe. Kochani, tak wiele w tej pieśni jest takich słów, które mówią o Bożej dobroci, że ta dobroć nas podnosi, jest źródłem pokoju, radości. Wiecie, kiedy mam świadomość tego, że Bóg mnie kocha, że jest dobry, dobry dla mnie, to w sytuacji, kiedy przychodzi presja, jakaś trudna sytuacja, wiem, że wtedy moje serce się też może ostać, mogę nie wpaść w padnikę, jakiś taki podłamać się, bo wiem, że Bóg jest dobry i On się o mnie troszczy, że Jego dobroć jest nade mną, że Jego łaska jest nade mną. Kochani, i to jest takie ważne. Przypomniała mi się też taka pieśń, to jest Jana Kochanowskiego. Myślę, że nawet gdzieś ta melodia mi gdzieś chodziła, ale nie zaśpiewam wam. Przeczytam tylko dwa takie wersety. Pierwszy. Pieśń Jana Kochanowskiego. Może ze szkoły znacie, może z, nie wiem, z kościoła. Gdzieś się to śpiewa. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? I jeden z końcowych wierszy. Bądź na wieki pochwalony, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Kochani, czy moje serce śpiewa, jest tak wdzięczne Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę, którą okazuje mi każdego dnia? Czy Twoje serce, drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu, jest wdzięczne Mu za tą dobroć, którą Ci okazał w Jezusie Chrystusie i to, że każdego dnia ma Ciebie w swojej opiece, wspomaga Cię, obdarza Cię tak wieloma rzeczami, tak wieloma błogosławieństwami. I chciałbym, żeby to było takim przemyśleniem dla nas, czymś, nad czym teraz tak myślimy. I teraz w takiej drugiej części, to co mówiliśmy też bardziej na grupce, chciałbym mówić też o dobroci w kontekście nas, okazywania dobroci. Wiecie, z greckiego dobroć w greckim nazywa się agatos i oznacza prawość serca i życia, dobroć, uprzejmość, sprawiedliwość, szlachetność. Wiecie, myślę, że znamy to, że w Galacjan w 5 rozdziale, i otwórzmy sobie ten fragment, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli owocem, jednym z aspektów, z elementów owocu Ducha Świętego jest też dobroć. I ta dobroć powinna przez działanie Ducha Świętego objawiać się w moim i Twoim życiu, drogi bracie i siostro. I ja wierzę, że
objawia się, ale wiem, że też Duch Święty chce, aby ten owoc Ducha Świętego też poprzez dobroć był widoczny w naszym życiu. Czym jest też dobroć? Ona wyraża się w gotowości do bezinteresownego oddawania siebie samego drugiemu człowiekowi. Człowiek dobry kieruje się życzliwością i chęcią pomocy innym. Wiecie, kiedy czytamy różne wersety ze Słowa Bożego, znamy taki przykład, może otwórzmy sobie też Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. W Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lidda leży blisko Jopy, uczniowie usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i przyszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. Ale w tym wszystkim to, co chciałbym podkreślić, była osobą, która wyświadczała innym wiele dobra i okazywała wiele miłosierdzia. Czyli jej zajęciem było właśnie to, ale oprócz tego wspomagała przez swoje miłosierdzie, przez swoje dobre serce. Widziała potrzeby tych, których nie było stać na to i udzielała im pomocy. I chciałbym, żebyśmy teraz też przeczytali parę takich fragmentów, które zachęcają nas do właśnie do czynienia dobra. Otwórzmy 1 Piotra 3 rozdział. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za złe, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. 11 werset. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Kochani, tu jest tak wiele słów takich zachęty w tym wszystkim, że i takich obietnic, że oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, na tych, którzy czynią dobrze. Otwórzmy może też Galacjan. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. Później doczytam dalej. Kochani, jest tu takie Boże wezwanie do tego i napomnienie, że mamy czynić dobrze. Nie mamy ustawać w czynieniu dobrze innym. I jest to naszym takim przeznaczeniem do tego, aby być błogosławieństwem dla innych, kiedy czynimy dobro. Wtedy też pokazujemy swoim życiem, wskazujemy na Jezusa Chrystusa, na tego, który jest dawcą wszelkiego dobra i to On sprawia w nas to, że możemy takie życie prowadzić. Wiecie, i ta dobroć jest powiązana, jest taką cechą miłości. I już teraz, kiedy czytałem ten list do Galacjan, może nie zamykajcie tego, komu mamy okazywać dobroć? Na tym też się zastanawialiśmy. I w tym właśnie liście do Galacjan, w 6 rozdziale, 10 wersecie. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Kochani, znamy ten werset i ja znam ten werset i to słowo zachęca mnie do tego, aby przede wszystkim mam swoją dobroć, swoje serce kierować na braci i siostry, na tych, którzy są w potrzebie i być takim, mieć takie otwarte oczy na to, na potrzeby innych, nie zamykać się. Wiecie, i
Różnie bywa. Czasami ktoś może zaleźć za skórę, może być jakiś problem między braćmi. Wiecie, i nawet kiedy jest przebaczenie, kiedy jest wyznanie, to myślę, że takim dobrym krokiem jest, jeżeli Bóg zachęca do jakiegoś czynu takiego miłości, do jakiegoś takiego czynu, który powoduje, że człowiek jest jeszcze uwalniany do tego, w tych relacjach. Na czym to polega? Jeżeli ktoś mi zalazł za skórę, że tak powiem, czyli coś w stosunku do mnie źle czy powiedział, ja czułem się tym urażony, bo nie tak dalej. Wyjaśniliśmy sobie to i pojawia się, przebaczyliśmy sobie, ale pojawia się okazja, żeby właśnie tej osobie w czymś pomóc. Wiecie, ja myślę, że to wtedy Bóg daje szczególną łaskę do tego i szczególne takie błogosławieństwo, że to przebaczenie staje się takie bardzo konkretne. Czyli pomagam osobie, która mnie na przykład skrzywdziła słowem czy czymś, bo przebaczyłem jej, ale też chcę jej pomóc, bo chcę, aby za moim przebaczeniem, za moją decyzją też szły czyny takiej miłości, wypływające z miłości i z posłuszeństwa Bożemu Słowu. Komu mamy też okazywać miłość? Otwórzmy Mateusza 5,44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Wiecie, w innym tłumaczeniu, już teraz nie zapisałem sobie, z którego to wypisałem, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Wiecie, to już, tak jak powiedziałem chyba też na grupce wtedy, że to już jest taka wyższa szkoła jazdy, nie? Dobrze czynić komuś, kogo kocham, kogo szanuję, kogo lubię, kto jest dla mnie cenny, jest łatwiej. Nawet dla tego, który jest mi jakoś tak obojętny, nie znamy się, wychodzi to tak jakoś łatwo, ale czynić dobrze komuś, kto mnie nienawidzi, który jest, atakuje mnie, to już jest taka wyższa szkoła jazdy. Ale to wszystko jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. Ja tego nie potrafię o własnych siłach. Ale kiedy ja podejmuję decyzję, że chcę czynić tej osobie, chcę być wobec niej pełen miłości, że mogę coś zrobić, co będzie takim posunięciem naprzód, okazaniem takiej miłości tej osobie, to ja wiesz, że Bóg za tym stoi. I On też uzdalnia mnie i ciebie do tego. Czy w moim życiu widoczna jest dobroć? To jest takie pytanie, żebyśmy sobie, każdy z nas zadał to pytanie. Nie, czy w życiu mojego brata jest widoczna dobroć, mojej siostry, albo mógł się bardziej postarać, nie pomaga, na przykład ja. Ale każdy z nas niech zada sobie to pytanie. Czy w moim życiu widoczna jest dobroć? Ten przejaw tej miłości, ten owoc, ten aspekt, ten owoc Ducha Świętego. Czy ta dobroć jest widoczna w moim życiu? Co robi dobroć? Dobroć wyciąga pomocną dłoń, kiedy trzeba. Wiecie, taka króciutka historia z tego chyba rozważania, na którym Renia była, moja żona. Tam była taka historia o kobiecie, która poprosiła znajomego chłopca, aby wyszedł na stację kolejową na spotkanie jej męża. Ale ten chłopiec mówi, ale ja nie znam pani męża, ja go nigdy nie widziałem, jak ja go rozpoznam? A ona mówi, wypatruj wysokiego mężczyzny, który na pewno będzie komuś pomagał. Wiecie, ten chłopak poszedł na tę stację, to nie te czasy były, że mógł sobie zdjęcie w komórce zobaczyć na smartfonie i wypatrzyć tę osobę, czy się jakoś skomunikować, ale kiedy przyszedł na tę stację, zobaczył mężczyznę wysokiego, postawnego, silnego, który taszczył bagaż starszej kobiety, pomagał jej wsiąść do taksówki i dopiero później myślał o swoich rzeczach. Wiecie, i on wiedział, że to jest ta osoba. Ta osoba, która jej takim wyznacznikiem, jej taką cechowała się tym, że ta dobroć była widoczna w jego czynach zawsze i była znana z tego. Czy jestem takim człowiekiem? Czy ludzie mnie też tak postrzegają? I teraz grupka się przygotowuje, a konkretnie Marek, i dlatego poproszę go, bo też takie fajne świadectwo powiedział na grupce. Czy znam osoby, czy może przychodzą nam na myśl osoby, które się tym takim czynami dobroci gdzieś tam w naszym życiu zapisały? I myślę, że teraz poproszę Marka, on króciutko to powie, mogłem też to powiedzieć, ale myślę, że Marek lepiej. Była taka sytuacja,
Kiedy rozważaliśmy ten temat o dobroci Bożej, przypomniała mi się sytuacja sprzed 20 lat, kiedy to rozpoczynaliśmy swoją działalność gospodarczą i rodziło się to tak, wiecie, no to nie było tak, że nagle wow i wszystko było, szło jak z płatka, tylko trochę było takich różnych rzeczy, które było troszkę pod górkę. I wiecie, była sytuacja, kiedy w końcu udało nam się otworzyć tą działalność. Oczywiście to jest związane, to był warsztat samochodowy i mieliśmy taki jeden boks zrobiony, żeby zacząć coś robić. I był taki moment, że oczywiście nie myślcie sobie, że od razu była jakaś kolejka klientów i tak dalej, bo to tak nie działa. To no tak jakby pomalutku żeśmy wchodzili w ten temat, ale był taki jedno takie zdarzenie. To miało miejsce bardzo dawno temu, ten człowiek już nie żyje, ale to był brat w Chrystusie, który tutaj był naszym członkiem zboru. I wiecie, jakby w tej sytuacji, kiedy trzeba było opłacić, jak to powiedzieć, rachunki, trzeba było ZUS zapłacić, no to trochę trzeba przerobić tej roboty, żeby to przynajmniej zapłacić to, co trzeba, nie? A później to, co zostanie, no to już jakoś tam będzie. I wiecie, i na początku jakoś tak był jeden klient, drugi klient, wiecie, i był ten człowiek, który to widział. On to po prostu widział, dlatego że on tam bardzo często przejeżdżał przez tą ulicę i zupełnie tak spontanicznie nagle się zatrzymał i mówi: Marek, ja mam bardzo dużo do zrobienia w tym samochodzie. Czy byś mógł mi to zrobić, nie? Dobra, okej, mogę zrobić, nie ma sprawy. Tak się ucieszyłem. I wiecie, i umówiliśmy się na jakiś dzień, on przywiózł mi samochód i zaczął całą listę życzeń mi mówi, że chce wymienić łożyska w kołach, że chce wymienić coś tam. I cała lista tego była, nie? No dobra, w porządku. No i zaczynamy działać i robimy, nie? No i zaczynam to rozbierać i patrzę się, ale to całkiem jest w dobrym stanie, nie? Sobie myślę, dlaczego on to chce wymieniać, nie? Tak trochę mnie to tak jakby zastanowiło, dlaczego on to tak chce zmieniać, ale być może no tak akurat chciał, nie? I nawet pytałem się go: tak, Marek, rób to, zrób to, ja to chcę, żebyś ty mi to zrobił, rób. No to już wiedziałem, że mam to robić. Nie będzie problemu z płaceniem, tak sobie pomyślałem, nie? I wyobraźcie sobie, że kiedy mu to zrobiłem, w międzyczasie byłem u takiego sąsiada i on mówi mi tak, że... I on wyrażał się o tym człowieku, nie? Takie świadectwo mówi. Wiesz, ale ten człowiek jest taki szlachetny, nie? I tak mnie to bardzo ujęło, że to był człowiek, oczywiście jednym z przymiotów właśnie dobra jest być szlachetnym, nie? I tak mnie to zastanowiło, oczywiście myśmy o tym nie rozmawiali, tak? Ale wiedziałem, byłem 100% pewny, że on okazał mi wtedy wielkie dobro. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że nie mam roboty, a wiedział, że trzeba zapłacić rachunki. I on po prostu przyjechał i mi dał zrobić roboty, które tak naprawdę nie trzeba było robić, ale po prostu w ten sposób jakby okazał mi taką dobroć. I do dzisiaj tak to bardzo pamiętam. Jest to tak, było tak, takie bardzo wzruszające, dlatego że on nam wtedy pomógł po prostu. Okazał nam dobro i wtedy żeśmy mogli... jakby to powiedzieć, to było takie doświadczenie, które nas bardzo mocno uświadomiło o tym, że Bóg jest dobry i że Bóg dobrze czyni przez ludzi, prawda? Bóg okazuje tą dobroć przez ludzi. W taki zupełnie czasem nieświadomy sposób Bóg okazał nam dobro. I chciałbym Bogu oddać chwałę za to, bo to była taka sprawa, że chciałbym uczyć się tego właśnie,
w taki sposób okazywać dobro, bo nie zawsze jakby myślę w ten sposób. Moja Ewa też jest takim czynnikiem dobra. Ona też zawsze tak dobrze myśli. Ona kiedyś opiekowała się starszymi ludźmi, pracowała w PCK i okazywała wiele dobrych rzeczy. I wiecie, i to ona ma takie serce, że ma dużo dobra w sobie. Ja doświadczam, jest moją żoną bardzo kochaną i ona okazuje mi wiele dobroci. Kiedy często ja myślę, na przykład opisuję jakąś sytuację, w której się znalazłem, to ona zawsze staje w obronie słabszych. Zawsze. Taką mam naturę, tak po prostu Bóg ją ukształtował, że zawsze kiedy mówi, to mówi dobrze. Mówi dobrze o kimś albo szuka jakiegoś dobra. Ja czasami, wiecie, mam takie czasami myśli, że gdzieś tam coś nie mówię tak, jak powinienem myśleć. Moje myśli czasami tak, wiecie, jakoś tak błądzą. A ona mi wtedy mówi, a ja bym tak zrobiła. A może on tak myśli, a może to nie jest tak, jak ty myślisz. I wiecie, po 5 minutach jakby moje myślenie zostaje przemienione. I za to jestem Bogu wdzięczny też za moją żonę, że ona mi też tak często podpowiada, co mam dobrze czynić. I jestem Bogu za to wdzięczny i niech imię Pana będzie uwielbione. Dziękuję Markowi, on to lepiej powiedział. Kochani, czy chcemy, aby w naszym życiu inni widzieli dobroć i przez to wysławiali Jezusa, chwalili Boga? Nie nas, nie nasze jakieś dobre dokonania, ale żeby inni właśnie widzieli Jego dobroć i taką przychylność. I to, co Marek mówił, że dobroć, on to tak podkreślił w inny sposób, dobroć jest czujna i wrażliwa na potrzeby innych, dobroć obdarowuje, dobroć wyświadcza drobne przysługi, dobroć mówi łagodnie i nie prowadzi potyczek słownych, dobroć docenia to, co robią inni dla nas, dziękuję za to. Wiecie, to też jest taki, nawet w tym ostatnim takim punkcie, który teraz wymieniłem, jeżeli ktoś coś dla nas robi i ja potrafię to docenić i wyrazić też i podziękować za to, to też jest takie ważne, bo to buduje, to wzmacnia, posila. Jesteśmy powołani do tego, żeby się wzajemnie zachęcać, nie tylko napominać, ale zachęcać, wzmacniać, dodawać sobie otuchy, pomagać w różnych sytuacjach. I myślę, że tym najlepszym przykładem jest Pan Jezus, który wychodził do ludzi, pomagał, często bez nawet proszenia. On zwrócił uwagę na kobietę chorą, podszedł do niej, zapytał, uzdrowił. Wiecie, i otwórzmy sobie list do Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kochani, jako naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa, kiedy weszliśmy w Jego ślady, jako Jego uczniowie, jesteśmy wezwani do tego, jesteśmy stworzeni wręcz do tego w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków. Ja jestem stworzony w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do tego przeznaczył mnie Bóg, abym w nich chodził. Wiecie, i do tego was przez to słowo chciałem też zachęcić, przez świadectwo Marka. Ja wiem, że wielu z nas, że czynimy dobro, pomagamy biedniejszym, uciśnionym, zniewolonym, ale to słowo zachęca mnie, zachęca ciebie, ma zachęcić ciebie, aby czynić dobro, aby być czujnym, otwartym, mieć te oczy takie otwarte na potrzeby innych, nie oceniać, że ktoś inny ma pomóc, ale jeżeli Bóg mi coś pokazuje, to widocznie mnie zachęca do tego, aby okazywać to dobroć i to błogosławieństwo w różny sposób, tak? Duch Święty nam podpowie.